Siemano, dziar z tej strony. Dzisiaj jadę na zaproszenie do kolegi z grupy facebookowej. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Będziemy kopali nieopodal drogi rzymskiej, więc może być grubo. Zapraszam do oglądania. Chwila dla reportera. Coś jest na dziabane. Widzisz, tu też widzę jakiś ten słońce. Jest. Tu jakaś, tak jakby. Czekaj, będzie wejść. Jak baba. Jakby baba tu stała z rękami do przodu. Odwrotnie. Odwrotnie. W dół. Co mówisz? Cycki ma obwiśnięte. Coś tu jest. Literka S jest. Czyli. Jakby to było... PiS. Wejdź na grupę zaaplikuj na grupę Roman Coins ID. To jest polska grupa, ale w języku angielskim. Albo rzuć na naszą, może ktoś się tam i ci tam zaraz to zidentyfikują. Poczuć dobrze. Bo to będzie łatwo do jeżeli to jest Rzym, a podejrzewam tak na 90%, że to Rzym. No jeszcze tu można połazić tą stronę, tak, nikt żeśmy nie łazili. Rzymek. I potem podjedziemy pod tamtej strony, ujedziemy i tamte pole opierdolę. Masz, może dorobisz kiedyś jakąś fajną szafkę. Dobra, monetka. Niewidoczna. Druga monetka. Cent. Ładny stan. Tutaj rocznik jest 1905 albo 6. W bardzo ładnym stanie zachowany 1 cent. Taki minimalny guziczek z jakimś kwiatkiem, z jakimś zdobieniem z kwiatkiem i ucho jest całe nawet. Wyszło sobie kawałek aluminium. I tuż obok, zaraz, znów jednocentówka, tym razem bardziej zarośnięta. Oczywiście nieczytelny, tyle że kwadratowy, więc może mi się uda po kształcie odgadnąć, co to za monet. Przeczyścić podłączony domek? Gitara. Wyciągnąć, no, te moje radio mi odkryć. To widzę jakiś ten, nie? Coś jest takie... No gdzieś skaleszony to jest. Na każdym rzymku jest S? Tam dalej jest S, P, I, E. Dobra, mam. Tak jakby... Czekaj, będzie wejść. Jak baba. Jakby baba tu stała z rękami do przodu, odwrotnie.